Nowe parkomaty w Katowicach zwiastują jedno. Prawdopodobnie już pod koniec tego roku miasto rozszerzy strefę płatnego parkowania. Za możliwość postoju w strefie zapłacą nawet mieszkańcy ulic, które wejdą w skład nowego płatnego obszaru. Mieszkam tutaj, bo muszę płacić, to jest chore, ale znowu przyjeżdżają ludzie tutaj do tych firm na przykład i ja na przykład przyjeżdżam, nie mam miejsca, żeby zaparkować i tak jest często ja. No i muszę potem jeżdżę sam i szukam gdzieś miejsca swoim autem firmowym albo swoim prywatnym. Jak to nie będzie duża opłata, no to niestety, wybierasz centrum miasta, płacisz. Mieszkasz w centrum miasta, płacisz. Opłaty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania rzeczywiście nie będą wysokie. W ścisłym centrum, gdzie zacznie obowiązywać śródmiejska strefa płatnego parkowania, mieszkający w niej katowiczanie zapłacą za abonament 20 zł miesięcznie lub 50 zł kwartalnie. Z kolei na szerszym obszarze, czyli pozostałej części Śródmieścia na Koszutce, części Zawodzia i osiedla Paderewskiego miesięczna stawka wyniesie 10 zł, a kwartalna 25. Abonamenty będą wydawane na podstawie adresu zameldowania. Każdy, kto wykupi taki abonament w nowej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania lub strefie płatnego parkowania, będzie mógł zaparkować na całym jej obszarze, a nie tylko przy swoim domu. To jest założenie, które na wniosek mieszkańców wprowadziliśmy, bo rzeczywiście przy tej małej rotacji, która była w mieście, trudno było po południu, wracając do siebie do domu, znaleźć miejsce na zaparkowanie swojego pojazdu. Inne ważne zmiany w polityce parkingowej Katowic to wyższe stawki za postój. W ścisłym Śródmieściu będzie to 6 zł za pierwszą godzinę, a w tak zwanym obwarzanku centrum 4 zł. Zmiany, które chcemy wprowadzić, także przyczynią się do tego, że ci, którzy rzeczywiście przyjeżdżają na godzinę, czy półtorej, czy dwie i spieszą się, będą mieli znacznie mniej problemów ze znalezieniem wolnego miejsca i załatwieniem swoich spraw bezstresowo. Znacznie drożej niż dla mieszkańców będzie dla przedsiębiorców, których główna siedziba znajduje się w centrum Katowic. Ci za możliwość zaparkowania obok firmy będą musieli co miesiąc płacić 900 zł. Kolejnym aspektem rewolucji parkingowej w Katowicach jest likwidacja około 1500 miejsc parkingowych, które nie były dostosowane do obecnych przepisów ruchu drogowego. Mowa tu na przykład o miejscach, które znajdują się mniej niż 10 metrów od przejść dla pieszych czy skrzyżowań. Tam to wszystko likwidujemy, zabezpieczamy po to, żeby po pierwsze dostosować do przepisów, a po drugie, chyba moim zdaniem ważniejsze, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Ten obszar dotyczy ścisłego centrum miasta. Dodatkowo w przyszłości urzędnicy mają zająć się dzikimi parkingami, takimi jak na przykład w rejonie Pawła, Wodnej i Górniczej, czy długoletnim tymczasowym parkingiem przed superjednostką. Wszystkie powyższe pomysły muszą jeszcze zatwierdzić radni. Nowe zasady parkingowe mają zacząć obowiązywać najwcześniej na przełomie listopada i grudnia 2023 roku.